Cześć kochani, Kinga z tej strony, kanał Mrs. Garden. Działam na YouTube od niedawna, od jakiegoś półtora miesiąca. Staram się nakręcać filmiki pokazujące zwykłe czynności ogrodowe, ale do tej pory nie udało mi się pokazać Wam mojego głównego pola działania, czyli mojego ogrodu. Więc dzisiaj zapraszam Was na mały spacer po ogrodzie. Podzielę go na dwie części, na stronę nasłonecznioną oraz na stronę w cieniu, ponieważ chciałabym szczegółowo omówić każdą roślinkę, którą posiadam. Mój ogród, rabaty, które są w nim założone, to są młode rabaty. Ja zaczęłam dopiero pracować nad nimi jakiś rok temu, więc możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają młode roślinki, bo one nie są w pełni jeszcze rozwinięte. Plus mamy maj, więc moi drodzy, jakby nie patrzą, niektóre roślinki się dopiero budzą i też nie są jeszcze w pełni swojej okazałości. A więc zapraszam Was na spacer po moim ogródku, weźcie kawę do ręki i zaczynajmy. Zacznijmy od ogólnego widoku. Mój ogródek znajduje się w Holandii, na samym południu. Mieszkam bardzo blisko granicy niemieckiej i belgijskiej. Jak na holenderskie warunki, ten ogródek jest dosyć spory, około 80 metrów kwadratowych. Jak na polskie, no wiadomo, szału nie ma. Ale powiem Wam szczerze, ceny ziemi w Holandii są bardzo wysokie, więc niewielu Holendrów stać na duże ogrody. Może najpierw opowiem o dużych roślinach w moim ogrodzie. Po lewej stronie mam dwie duże śliwowiśnie. Nie powiem Wam dokładnie, jaka to jest odmiana, ponieważ one już tu były, kiedy się przeprowadziłam. A po środku jest hibiskus, ketmia. Ona się dopiero budzi, więc na jej kwiaty będziemy musieli poczekać jeszcze przynajmniej z miesiąc. Na wprost mam krzaczki głogownika, głogownik Fraser. Ja je wycięłam w formie drzewek. A po prawej stronie, nie wiem, czy dobrze widzicie, o, oprócz głogownika posiadam trzy duże laurowiśnie. Bardzo je lubię, one zaczynają właśnie kwitnąć i zapach, jaki się wydziela, jest po prostu boski. Ok, wracamy na lewą stronę, ponieważ to jest strona najbardziej nasłoneczniona, jest zwrócona w stronę południową i tutaj sobie zaczniemy. Jeśli siedzicie mnie na Instagramie, to wiecie, że ten kącik jeszcze niedawno był cały zagracony gruzem. Jeszcze trochę nam zostało tego, no ale myślę, że w ciągu następnych paru tygodni uda nam się już wszystko wywieźć. Tutaj w moich doniczkach mam peciorczniki, kany. Mam kany czerwone, łososiowe oraz różowe. Dwie mniejsze doniczki to mięta. Jedna to mięta marokańska. A druga, ja nigdy nie pamiętam, berries and cream. O. Tutaj bałagan, nie zwracajcie uwagi. Tutaj mój świerk biały, posadzony razem z sałatą i buraczkami. Więcej kan. Tutaj azalia kermesina rose and white, czyli kwitnąca na biało i różowo. Primulka. Tutaj moja jedyna doniczka z cebulkami, czyli tulipany Little Beauty i białe szafirki. Lubczyk. Już muszę zacząć go przycinać, bo się cholera rozrosła. Phlox szydlasty Candy Stripes. Jaskry, powiem Wam szczerze, posadziłam jaskry jesienią i nie jestem zadowolona z efektów i w następnym roku wypróbuję sadzenie wiosenne. Lawenda o kolorze fioletowym, własnoręcznie wyhodowana z nasionek. Koszrzewa sina,
lawenda różowa, kolejna koszczewa, kolejna lawendka, którą sama wyhodowałam i kolejna koszczewa Blue Fescue Elijah Blue. Przechodzimy dalej i tak. Mam tutaj czosnki bułgarskie, więcej jaskrów, te już są gotowe do zakwitnienia. Phlox wiechowaty Bright Eyes. Moje brateczki to już znacie z Instagrama. Piwonia lekarska. Nie wiem, jaka jest to odmiana, ponieważ kupiłam je w miksie. Wiem, że jest tylko różowa o pojedynczych płatkach. Chryzantema, która przeżyła zimę. Tulipany, które szykują się do rozkwitnięcia. Jest to odmiana Violet Parana. Starzec też przeżył wiosnę. Więcej bratków. Tutaj z tyłu odbija po zimie szałwia rosyjska. Perowskaja. Jest to niższa odmiana. Tulipanki Averon, tak, którymi się wszyscy zachwycali na Instagramie. Śliczne, podwójne tulipany. Tutaj moje czosnki Purple Sensation. I więcej tulipanów Averon. Kocia miętka, koci miętka Groll. Jest to niska odmiana dorastająca do 40 cm. Więcej jaskrów. Brateczki. Te bratki zasadziłam w tamtym roku w październiku i bardzo dzielnie zniosły zimę. I teraz po prostu dają super show. Kolejne bratki. Phlox, który też już możecie znać z Instagrama. A tutaj moje przekwitnięte tulipany Exotic Emperor. Musiałam je już niestety ściąć, bo do niczego się nie nadawały. Tutaj mamy ukrytą szałwię. Kolejny phlox wiechowaty. No i tulipanki. Zrobię Wam takie przybliżenie. Śliczne. Tutaj też już przycięte Exotic Emperor. I rysy, a bodajże z tego co pamiętam, były niebieskie. I jeszcze więcej tulipanków. Tutaj piwonia już zaczyna wypuszczać pąki. Jest to zwykła piwonia lekarska, z tego co pamiętam, ciemnoróżowa. W tamtym roku robiłam dużo przesadzania piwonii. Czosnki bułgarskie bodajże, albo Purple Sensation, nie jestem pewna. W tamtym roku, powiem Wam szczerze, cebulki wsadzałam trochę na chybił trafił. Tutaj Clematis Apple Blossom. Jest to klematis, którego kompletnie się nie przycina i który kwitnie najwcześniej, ale powiem Wam szczerze, nie jestem za bardzo zadowolona, jak wygląda po zimie. Dam mu jeszcze rok albo dwa i zobaczymy, jak będzie wyglądał, bo na razie szału nie ma, a naprawdę tutaj listki są przemarznięte, musiałam dużo listków wyciąć, mało było kwiatów, więc zobaczymy, jak sobie będzie dawał radę w tym klimacie, chociaż mieszkam w cieplejszym klimacie generalnie, strefa 8, więc powinien lepiej wyglądać, tak mi się wydaje. Piwonia kolejna. Ta szalona ma pączek już gdzieś od 2 tygodni. I jeszcze trochę więcej czosnków. Tutaj mój rumianek, który przesadziłam z tego miejsca. W tym... O, tutaj sobie rósł. A ponieważ tutaj będzie zasiana trawa, musiałam go przesadzić. A generalnie ten rumianek wysiałam w tamtym roku w sierpniu i tak sobie ładnie przezimował. Tu moja róża pnąca David Austin Mortimer Suckle. Ślicznie pachnie. Śliczne, podwójne, różowe kwiatki. Pachnie niesamowicie.
oraz jest bez kolców, co jest po prostu dla mnie szał. Malwa. Nie jestem pewna, jaki kolor, bo miałam tu zasadzoną czarną i białą i tylko jedna przeżyła, więc nie jestem pewna, który to kolor. Więcej irysów. Hortensia Vanille Fries. Głogowniki z bliska. No i mój Judaszowiec, ale go już znacie z filmiku. Więcej rumianku. W tym roku, jak widzicie, poszłam na łatwiznę. Przesadziłam to, co przeżyło zimę i nie będę siała rumianku w tym roku. Naparstnice, one też sobie tutaj przyzimowały. Nie wiem dokładnie, jakie to są kolorki, bo to był miks. Zobaczymy. Hortensja ogrodowa, którą też znacie z filmików. Jak widzicie, żyje, trzyma się. Nie jestem pewna, czy zakwitnie, no ale zobaczymy. A tu już mamy ogród w cieniu, który pokażę w drugiej części mojego spaceru, na który bardzo zapraszam. Cześć!